Dzień dobry, kochani. Kolejny odcinek naszego życia wspaniałego. Kolejny raz Karol na przeglądach. Nic innego ostatnio Karol nie robi. Powinien wziąć się w ogóle za filmy, za nagrywanie filmów o montażach klimatyzacji, chociażby przeglądach klimatyzacji, ale nie. Ja dla was nagrywam przeglądy pomp ciepła. Dzisiaj znowu zrobimy sobie wywiad z klientem. Instalacja, która była uruchomiona kiedy? 2-3 lata temu. 2 lata temu. Dwa lata temu pompę ciepła, którą tutaj mamy, jest to pompa 9-kilowatowa, dwuwentylatorowa o zasilaniu trzyfazowym, ale nie jest to tikap. To jest taki tikap, ale bez dotrysku. I generalnie z jakim w ogóle tutaj mamy budynkiem do czynienia? Ile, czy to jest budynek stary, czy to jest budynek nowy? Ile jest ocieplenia? Ile metrów? O. Budynek stary, około w sumie 160 metrów. Powierzchni dwupiętrowy. Mhm. Wymurowany z czego głównie? No jakiś pustak żużlowy. Okay. Samoróbka. I z tego co rozmawialiśmy 500 metrów stropianu, tak? Tak. Więc można powiedzieć, że budynek słabo docieplony. Jeżeli chodzi o czapkę, czym jest docieplony? Wełna standardowa? Wełna jest ile? 25 cm. Ło, to tutaj bogato przynajmniej. Poddasze użytkowe, ale zamieszkane. Dobra, a podłoga jest ocieplona czymś czy nie? Nie jest. Nie ma nic. I dzisiaj pokażę wam, jak zużycia wyglądają przy takim domu. Wygląda to podobnie jak na ostatnich filmach, w sumie w domu o mniejszej powierzchni, domu nowszego i w domu, którym było też ogrzewanie mieszane, podłogówka i grzejniki. A tutaj wyszło co wyszło. Śmiejemy się tutaj z właścicielem, że chyba się nie kąpią, bo jest małe zużycie energii elektrycznej. I jest kilka psikusów też, które wam pokażę, jeżeli chodzi o sterownik Panasonica, bo w aplikacji wychodzi nam prawda, że urządzenie jest wyłączone, bo urządzenie jest wyłączone na okres letni z bezpiecznika. Tak. A na sterownika jak podchodzimy, to jednak nie jest tak do końca. Robią się zużycia, robią się magiczne copy i tak dalej. Ale zanim to zrobimy, popatrzcie co my tutaj mamy, bo tu mnie nie było. Mamy tutaj pompę, generalnie wygląda jak każda pompa z Panasonica. Mamy tu instalację, której my w ogóle nie ruszaliśmy, nie modernizowaliśmy, ponieważ był tu kocioł, były zrobione dwa parametry, grzejniki, dobrze mówię, czy tutaj były wszystkie grzejniki? Całe grzejniki, ale tutaj było tak, że były dwa osobne poziomy grzane, tak? Ok, i dlatego mamy dwa mieszacze. Czyli traktujemy, powiedzmy, jak trochę bardziej zaawansowany kocioł pompę, no bo działa nam wedle krzywej grzewczej, wrzuca nam ciepłą wodę do bufora i pompki już to sobie rozbierają po swojemu na każdą kondygnację i działa to na sterowniku Techa. Tutaj mamy zasobnik dorzucony do pompy ciepła, ponieważ tamten miał zbyt małą powierzchnię wężownicy. Tamten zasobnik to jest 300 czy jakiś większy? Czyli mamy tutaj łącznie 700 litrów wody. Albo nawet 800. Albo nawet. Nie, to jest 300? 300. Dobra, mamy 800 litrów wody, więc idziemy na rekord ciepłej wody użytkowej. Więc nawet jakby się nastolatek jakiś tutaj zalęgł pod prysznicem, to 2 godziny pewnie będzie lał wodę przy normalnej słuchawce i dalej będzie miał wodę ciepłą. Na okres letni, od kiedy? Od maja jest wyłączona pompa? Powiedzmy, że od maja do września jest wyłączona pompa, grzany jest solarami. Ten podgrzewacz jest jako podgrzewacz wstępny, potraktowany. Ciepła woda z niego zasila ten podgrzewacz. Nie mamy tu żadnych cyrkulacji i tak dalej. I przy normalnym zużyciu wody, ile to jest osób? 4? 5. Przy 5 osobach, jeżeli ktoś co jakiś czas odkręci kran, to popatrzcie, mamy tutaj wodę 40 stopni, a pompa, że tak powiem, teraz jest załączona od wielkiego dzwona, bo Karol przyszedł na jej przegląd i nie ma problemu, rozumiem, z ciepłą wodą, tak? Żeby ona była, żeby trzeba było jakieś ekstra ruchy wykonywać. Nie. Nie. Zastanawiam się, że leje przez tydzień. To tak, to trzeba wtedy załączyć pompę. Tak. Ale powiedzmy, że. Dzisiaj pochmurno, więc tam. Tak? Też mamy tyle. O,
Analogowy, bo analogowy, ale popatrzcie, tutaj mam w jednym zasobniku ile? 40, 50 jest tutaj, czyli tu mamy 44, 46 stopni. Tutaj mamy w okolicach 40 stopni, jak brzydko, krzywo. I jeszcze się zastanawialiśmy, czy w takim układzie nie można by było połączyć nawet bez żadnych pompek cyrkulacyjnych, podłączyć się rurką do tego zasobnika gdzieś w połowie, do tego zasobnika gdzieś w połowie i grawitacyjnie, czy nie, by, na, nie występowałby tu lepsze podmieszanie i efektem tego więcej wody ciepłej zgromadzone by było w tym zasobniku. Ale takie rozwiązania od lat, że tak powiem, już robimy i klienci jakoś nie zgłaszają potem zastrzeżeń, że to nie działa. Tutaj klient mówi, że to działa. Więc instalacja, można powiedzieć, którą tutaj mamy, jest prosta. Budynek mniej więcej wiecie jaki, a teraz przejdziemy sobie do tego, co lubicie najbardziej, czyli jedziemy do sprawdzenia systemu. Sprawdzimy, czy mamy tutaj jakieś błędy. I będziecie to mogli przerzucić ewentualnie na swoje domostwa. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad tym, czy iść w pompę ciepła, czy nie iść w pompę ciepła, ja Wam na to pytanie nie odpowiem. Patrzcie, historia błędów nie ma. Jeszcze jedno, czy jest fotowoltaika? Jest. Jest fotowoltaika, ale jakaś przepotężna instalacja. 3 kW. I teraz pytanie, czy na nowych, czy na starych zasadach? Na starych zasadach. Na starych zasadach. I tutaj rozmawialiśmy też, że instalacja jest wzięta chyba z gminy i dlatego jej nie można rozbudować, ale rozumiem, że dobrze by było ją rozbudować, dobrze, bo tak. Teraz jak z rachunkami za prąd? Na tym samym poziomie co przed pompą i przed fotowoltaiką. Jakbyśmy tylko licząc koszt węgla, tak? Węgiel plus. Dobra, czyli koszt prądu. Ogrzewania takiego starego, można powiedzieć, budynku pompą ciepła to jest ile na rok? O samym ogrzewaniu. O samym ogrzewaniu. Albo prąd na cały dom, a potem ewentualnie o ogrzewaniu. Za ten sezon jeszcze nie przyszedło rozliczenie. A za tamten? Będzie na dniach, a za tamten to wyszło gdzieś na poziomie 5,5 tysiąca. Więc płaczesz czy nie? Nie. Dobra, ja tam widziałem łzę. Okej, tak wygląda, jeżeli chodzi o ilość włączeń, wyłączeń, ilość godzin pracy i tutaj mamy większą ilość godzin pracy niż ilość włączeń. Grzałka się nie dołącza. Tutaj poszła uwaga oczywiście do inwestora. Dlaczego? Bo wyłączył bestialsko grzałkę, a takich rzeczy się nie robi, ponieważ grzałka nam też zabezpiecza taką pompę i powinna móc się dołączyć. Generalnie, tak jak widzicie, czy grzałka działa? Ja wiem, że nie wierzycie sterownikowi, nie wierzycie Panasonicowi w te zużycie, ale serio, jeżeli tutaj jest wykazane, że jest 0 godzin użycia grzałki, to nagle nie będzie tak, że ta grzałka przez rok, nie wiem, zużyła Wam za 1000 zł prądu. Okej. Co chciałem Wam jeszcze pokazać? Chciałem Wam na pewno pokazać monitor poboru energii historycznie i lecimy sobie produkcja. Ja w ogóle powinienem tylko copy pokazywać, ale okej. Widzicie, rocznie jest to tyle, całościowo grzanie, czyli centralne, tak, chłodzenia nie ma, zbiornik 327 kWh, bardzo mało, bo większość tutaj czasu pracuje nam instalacja, te solary, które były zainstalowane. I teraz pytanie, czy one w ogóle cokolwiek podgrzewają wodę w zimie? Podgrzewają. Czyli... Warto, tak? Tak, warto. No w ogóle była dyskusja taka, czy w dzisiejszych czasach to się opłaca. Dobrze, trzeba było przeliczyć. Możecie pisać o tym w komentarzach, kochani. Jeżeli na przykład taką instalację na dniach płodziliście, czy w dzisiejszych czasach, licząc, że zbiornik na przykład do pompy ciepła jest taki, który współpracuje pompa ciepła i solary, jest droższy, czy warto robić instalację dalej z kolektorami i za ile czasu, powiedzmy, zatrze się ta różnica w zużytym prądzie przez pompę i gdyby tego zużycia prądu nie było i jaka to jest inwestycja, ile to jest lat. Dobra, lecimy sobie dalej, bo się znowu rozgadałem, a jeszcze trzeba do jednej klientki jechać. Może tęsknić za Karolem. Okej, i lecimy rok i znowu całościowo. Macie produkcję ciepła na CO, nie mamy chłodzenia i na CWU. I teraz magia będzie. I znowu lecimy rok, całościowy COP 4,9, bardzo wysoki. COP w trybie grzania 5 i w chłodzeniu
0, jeżeli chodzi o ogrzanie ciepłej wody użytkowej 3,5. O ogrzaniu ciepłej wody użytkowej trzeba by było powiedzieć tyle, że grzanie ciepłej wody użytkowej, tak jak widzicie przecież, jest tylko mniej więcej od września, czyli odtąd powinny być słupki, do maja. I tego słupka nie powinno być, bo pompa jest wyłączona. I to jest właśnie to, jakie mamy tutaj zawirowania czasoprzestrzeni. Ponieważ patrząc na wykresy, które są na cloudzie, tak, na Panasonicu, w maju było, że ta woda była wytwarzana, są podane słupki z użycia, a jeżeli popatrzymy tutaj na sterownik, to popatrzcie, to jest wszystko. Pompa, pomimo, że była... Uwaga. Uwaga. Ciach. No i tutaj macie. Pompa, że pomimo, że była... Nie wiem, czy się wyostrzyło. Nie chce się wyostrzyć. No. Jest jak jest. Pompa tutaj, maj, czerwiec, bieżący miesiąc, była wyłączona. A wejdźmy sobie w chociażby pobór energii. Popatrzcie, ile ona pobierała. Bieżący miesiąc nie ma, ale wtedy, jak była w czerwcu, czy była w maju wyłączona, macie tutaj 318 kWh, tutaj 168 kWh. I jak to jest liczone? I teraz z czego ona tak naprawdę liczy te wszystkie średnie i tak dalej i te sprawności? Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, bo raczej tutaj klient nie oszukuje aż tak bardzo. Co jeszcze im chcemy pokazać? Chcemy im pokazać na pewno krzywą grzewczą, no bo układ jest jaki jest, czyli jest, można powiedzieć, serio prosty i nie ruszaliśmy go. Działania, grzanie, nastawa temperatury, krzywa kompensacji i mamy układ tak naprawdę tutaj z jednym parametrem. Tak jak Wam powiedziałem, pracuje to jako taki bardziej inteligentny kocioł. No może nie na stałą temperaturę, jeżeli teoretycznie musimy sterować. Przy 13 stopniach i wzwyż mamy 28 stopni wypuszczane i od minus 12 do minus 15 i dalej na minusy idąc mamy 44 stopnie. Teraz pytanie, czy ta krzywa musi być modyfikowana w jakimś zakresie temperatur, czyli nie wiem, czy trzeba ją zwiększać, zmniejszać o plus 5, minus 5 przy zerze i ewentualnie przy tych minusach. Na takich parametrach cały czas chodzimy. Czyli rozumiem, że cała regulacja odbywa się po buforze, techem i tyle, i już nie. Czy starałeś się zrobić tak, żeby była możliwie najniższa tej temperatura? Była to jest właśnie to, tak? I troszeczkę było zjechane w dół. Okej, okay. Czyli jeszcze, żeby z tego zjeżdżać, nie próbowałeś na zasadzie takiej, żeby było za zimno w domu? Tam 30, rozumiem, ale żeby było. Żeby tak, było tak optymalnie. Ja oczywiście tak. No, ja bym tam zjechał jeszcze niżej i sprawdził, o, jest za zimno, dobra, to o stopień wyżej. A nie w drugą stronę. No, za rok przyjdziemy 43. O, odważna decyzja. No, kochani, tak to mniej więcej wygląda. Kurczę, mieliśmy klienta, który na prostej jechał. I delta 4 stopnie, widzę, że tutaj wrzucona. Coś przestawiałeś, czy tak chłopaki zrobili? Czy stwierdzili, że tak jest najlepiej przy rozbiorze tym, który jest zapewniony przez pompę? Tak było oryginalnie ustawione. Okej, okay, dobrze, świetnie. Ogólnie z pompy. Zadowolony, niezadowolony jesteś? Zadowolony. Zadowolony. Widzicie, można być zadowolonym człowiekiem. Więc tyle chciałem Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że wywiad z klientem niezadowolonym, zadowolonym Wam się podobał. Jak macie jakieś swoje refleksje, uwagi i tak dalej, piszcie je w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żeby coś jeszcze się pojawiało, ewentualnie jakieś pytania i tak dalej, albo jakie Wy macie dywagacje, czy właśnie wejść w pompę ciepła, czy nie wejść w pompę ciepła, a może pompa ciepła to dalej tylko zło i warto tylko w gaz, a może, nie wiem, kocioł indukcyjny, o, bo to jest lepsze, tańsze i w ogóle, to piszcie to wszystko w komentarzach, a my się widzimy w następnym odcinku. Cześć!